32 wyścig Solidarności Olimpijczyków staje się faktem. Pierwszy etap będzie przebiegał z Pabianic do Łodzi, ostatni z metą w Stalowej Woli. Tegoroczny wyścig, podobnie jak ubiegłoroczny, na pewno będzie wyścigiem szybkim dla kolarzy aktywnych, szybkich, którzy będą zdobywali sekundy na lotnych premiach i na metach każdego etapu. W ubiegłym roku zwycięstwo odniósł Stanisław Aniołkowski, który wygrał trzeci etap, wygrywając klasyfikację generalną. Ten start był również dla Stanisława Aniołkowskiego trampoliną do kolarstwa zawodowego europejskiego. W tym roku aktualnie ściga się w grupie Bingol, jest to grupa belgijska Procontinental i mam nadzieję, że również w tym roku Stanisław Aniołkowski będzie odgrywał główną rolę. Polacy w tamtym roku byli bardzo aktywni. Pierwsze, drugie miejsce, piątek w klasyfikacji generalnej, dwa etapy wygrane, koszulka najaktywniejszego kolarza. Także mam nadzieję, że w tym roku nasi kolarze pokażą, na co ich stać i zdobędziemy sporo cennych punktów UCI do klasyfikacji narodów 2021. Zapraszam na 32 wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Marek Leśniewski.